Nazywam się Marcin Osman, jestem przedsiębiorcą, wydawcą, autorem, podróżnikiem. I chcę wam się powiedzieć o niezwykłej książce, absolutnej Biblii każdego przedsiębiorcy, nowoczesnego przedsiębiorcy, którą jest książka Tima Ferrisa Narzędzia Tytanów. Tima możecie oczywiście znać z książki 4 godziny tydzień pracy, czyli koncept polegający na tym, że przedsiębiorca pracuje maksymalnie 4 godziny tygodniowo albo nawet miesięcznie. I wiele osób ten koncept rozumie w sposób niewłaściwy, bo to nie chodzi o to, żeby pracować mało, ale aby pracować efektywnie i mieć taki styl życia, który pasuje akurat tobie. I teraz czym ta książka różni się od książki poprzedniej, czy to 4 godziny ciało, czy szef, czy 4 godziny tydzień pracy? Ano tym, że jest to zbiór wywiadów, które mają do siebie, że są bardzo skondensowane, bardzo konkretne. I Tim Ferriss przepytał niezwykłych przedsiębiorców, sportowców, atletów, osoby, które mają niesamowite sukcesy, są autorami, na przykład Paulo Coelho, i zrobił z tego taką skondensowaną pigułkę, która ma prawie 800 stron, 756 dokładnie, po to, abyśmy mogli się maksymalnie dużo uczyć z tych przykładów, które on opisał. Ta książka jest mi bardzo bliska, ponieważ sam mam przyjemność uczyć się bezpośrednio na żywo od niektórych bohaterów tej książki. Moim ulubieńcem, absolutnym guru i mentorem w zakresie marketingu i biznesu jest Noah Kagan, również opisany w tej książce. I Noah Kagan jest moim mistrzem w zakresie błyskawicznego działania, działania z tym, co już mam, szybkiego walidowania pomysłów biznesowych, i również w tej książce pokazał więcej tipów, strategii, w jaki sposób można być bardziej efektywnym, bez skupiania się na zasobach, których nie posiadamy. No i ten rozdział Noah Kagana będzie bardzo wartościowy dla osób, które wydaje się im, że potrzebują więcej pieniędzy, więcej sławy, więcej zasięgów, albo potrzebują logotypu czy strony internetowej, aby rozpocząć biznes. I Tim Ferriss pięknie to wyciągnął również z Noah Kagana w tym rozdziale. Kolejną postacią bardzo mi bliską jest Diamond John, który również jest bohaterem książki Tima Ferrisa w jednym z rozdziałów. I Diamond John jest przedsiębiorcą, który stworzył ogromną markę odzieżową FUBU. Możecie kojarzyć takie bluzy z napisem FUBU, For Us, By Us. Ogromna firma, ogromny zasięg, też jest jurorem programu Shark Tank. I w tej książce akurat wyciągnął z niego Ferris to, jak on rozumie siłę przedsiębiorczości, siłę upadku, siłę porażki, czyli taką siłę, która powoduje, że przedsiębiorcy rozpoczynają działanie w sposób bardziej efektywny, albo też jest wyjaśniony fenomen tego, jak to jest możliwe, że przedsiębiorca, nie mając nic na początku, jest w stanie stworzyć firmę, która się rozwija, zarabia pieniądze, zatrudnia pracowników, a na początku miał absolutne zero. Więc kolejna postać obok Noah Kagana, Diamond John, bohater tej książki. Kolejną postacią, którą uwielbiam za to, że ją opisał tutaj Ferris w książce Narzędzia Tytanów, jest Sofia Amoruso, właścicielka firmy Nasty Gal, czyli firmy, która sprzedaje ogromne ilości ubrań dla kobiet. I słuchałem podcastu, który przeprowadził Noah Kagan. Jaki Noah Kagan? Tim Ferris z Sofią Amoruso. I to był jeden z najbardziej zabawnych i konkretnych wywiadów, podcastów, jakie słyszałem ever w swoim życiu. I to, czego się możecie nauczyć w tej książce akurat od Sofii Amoruso, to w jaki sposób tworzyć biznes od samego początku. Oglądasz to wideo i myślisz sobie, dlaczego w ogóle tą książkę masz kupić. Dlatego, że skondensowała ona ponad 100 niezwykłych myśli, strategii i pomysłów od największych ludzi tego świata. Jest podana w sposób skondensowany, a dodatkowo autor, czyli Tim Ferriss, jest gwarantem jakości tego, że tą książkę warto mieć. Z mojej strony pełna rekomendacja, już czytałem ją na początku tego roku w wersji angielskiej, jest dostępna w wersji polskiej, po to, aby można było łatwiej ją czytać. Istotne też jest to, że jest wydana w sposób bardzo fajny i atrakcyjny. Dobór papieru powoduje, że nie jest zbyt ciężka. Jest to książka cegła, ale spokojnie możesz ją wziąć w plecach na wyjazd po to, aby te lekcje przerabiać. Tej książki nie przeczytasz w ciągu jednego wieczoru. To będzie bardziej praca trwająca za kilka miesięcy, więc to będzie najlepiej zainwestowane 54,90 w twoim życiu. Być może. Ale to zależy od ciebie, czy przeczytasz i będziesz działał. Marcin Osman, Tim Ferriss, Narzędzia Tytanów. Pozdrawiam, polecam. Linki poniżej.